Dzisiaj pokażemy Wam 10 atrakcyjnych efektów przejść, które możecie zrobić kamerą już podczas filmowania. W prosty sposób, bez znajomości zaawansowanych technik montażu, praktycznie każdym programem podwyższycie wartość swojego filmu od zaraz. Do tego dziś to, o co prosiliście nas od dawna, czyli jak atrakcyjnie połączyć ujęcia z drona z ujęciami z aparatu lub smartfona. Łączymy ujęcia powietrze-ziemia. Ale to jeszcze nie wszystko. Żeby było ciekawiej, mam tutaj jeszcze nowy aparat od Lumixa. Jest to model G100 specjalnie dla vlogerów. No i zobaczymy, jak ten nowy Lumix sprawdzi nam się w tych naszych ujęciach vlogowych i nie tylko. I teraz powiem Wam o pierwszym, jednym z najbardziej efektownych efektów przejść. Polega on na tym, że bierzemy aparat i na końcu ujęcia po prostu szybko skręcamy w jedną stronę. A zaczynając drugie ujęcie, w tą samą stronę, oczywiście znowu szybko ruszamy tym aparatem. Teraz zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. To prosty efekt, który możecie stosować w wielu typach filmów, zarówno w vlogach, jak i filmach rodzinnych, przyrodniczych i innych. Montaż takiej sekwencji jest bardzo łatwy. Po prostu wrzucacie obydwa klipy obok siebie na dowolnym programie i robicie efekt przenikania. To wszystko. Proste i efektowne. Tutaj kilka tipów dla Was. Po pierwsze, warto to nagrywać w 50 klatkach, dlatego że możecie sobie później postprodukcji dobrze dobrać tempo. Druga sprawa, no to oczywiście te ruchy aparatem muszą być w tą samą stronę, w podobnym tempie. I tutaj dam Wam jeszcze dodatkowy tip. Warto, żeby obydwa ujęcia były troszeczkę w innych planach. Co to znaczy w innych planach? Po prostu w innej szerokości ujęcia. Zobaczcie na naszym przykładzie. Pierwsze ujęcie jest troszkę szersze, następnie mamy zbliżenie na ręce, potem znów szersze ujęcie całującej się pary. To wygląda znacznie lepiej i naturalniej, niż gdyby wszystkie ujęcia były podobnie szerokie. Bardzo często na filmach na YouTube ta zasada nie jest stosowana, więc macie szansę trochę się wyróżnić. Dzięki takiemu różnicowaniu planów Wasze filmy będą ciekawsze dla oka i dłużej utrzymacie uwagę widza. Powiedzmy teraz trochę więcej o aparacie, którym dzisiaj pracujemy i na którym pokażemy Wam, jak ustawiać Wasze bezlusterkowce i smartfony. Jest to bardzo mały aparat, bardzo poręczny. Podobno ma świetny mikrofon, co zaraz przetestujemy. No i coś, co mało aparatów ma tej klasy, tej wielkości, czyli wymienne obiektywy. Bagnet Micro 4/3, a więc będziemy mieli tu olbrzymi wybór profesjonalnych obiektywów. No i też sprawdzimy, czy ten aparat nadaje się tylko do vlogowania, czy też w nefralgicznych sytuacjach będziemy mogli go użyć do zleceń. No i oczywiście ma coś takiego, czyli od razu na wstępie dostaje nasz certyfikat odginanego ekranu jest Hyper. A teraz zrobimy drugie ujęcie tanim i dobrym Maviciem Mini. Zobaczcie, jak to wygląda. Najpierw robimy pierwsze ujęcie aparatem, które kończy się w ciemni na plecach stojącego modela, którym dzisiaj jest Marcin. Następnie robimy ujęcie dronem, kierując kamerę ku dołowi, pokazując w tym przypadku tafla wody, ale może to być oczywiście łąka czy inne obiekty, po czym lecąc na wprost, powoli kierujemy kamerę do góry, aby odkryć pełny pejzaż. Jeśli macie oczywiście aparat lub smartfona na gimbalu, no to ujęcie powinno wyglądać tak, jak widzieliście przed momentem. Natomiast tutaj jeszcze zrobimy to ujęcie troszeczkę inaczej, używając naszego Lumixa G100. No i tej rączki takiej, rączko statywu, której Panasonic dodaje do tego aparatu. I zobaczymy, czy to ujęcie da się zrobić po prostu z ręki. Nastawiam tutaj stabilizację na maksymalny poziom i zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzicie, delikatnie lepiej wygląda ujęcie z gimbala, ale i ujęcie z ręki jest bardzo ok. Widać, że stabilizacja aparatu radzi sobie bardzo dobrze. Więc jeśli macie w swoim aparacie czy w smartfonie wydajną stabilizację wewnętrzną, możecie sobie to wcześniej przetestować. Możecie również pokusić się o zrobienie tego ujęcia z ręki. W tym ujęciu warto użyć autofokusa, aby nie wypaść z ostrości, gdy będziemy się zbliżać do naszego modela. A także polecam Wam, aby włączyć ustawienia manualne ekspozycji, aby również jasność obrazu nie zmieniała nam się w miarę poruszania się w kierunku naszego celu. A teraz sekwencja, którą znacie zapewne z bardzo wielu vlogów, na przykład podróżniczych czy przyrodniczych, który polega na zasłonięciu obiektywu jakąś częścią garderoby w pierwszej części sceny,
i potem odsłaniamy ręką, na przykład w drugiej części przechodzimy do kolejnej sceny. W pierwszym ujęciu warto tu ustawić aparat, który ma być zakryty, w takim miejscu, aby kadr był wypełniony jakimiś obiektami. My w tym przykładzie wykorzystaliśmy okoliczne krzaki. Takie ustawienie kadru nada ujęciu głębi. Montaż takiej sekwencji jest bajecznie prosty. Pozostaje tylko wrzucić klipy na timeline i ustawić je koło siebie i przyciąć, gdy na obydwu jest czarny ekran. Ktokolwiek z Was próbował nagrywać vlogi, czy kogoś, kto mówi do kamery, wie, jak duży to jest problem, aby głos był dobrze słyszalny. A jak wiadomo, w filmach na YouTube, czy rodzinnych, czy podróżniczych, czy każdych innych, dobry głos jest nawet ważniejszy od obrazu. Wewnętrzne mikrofony przy vlogowaniu często nas zawodziły. Tak straciłem na przykład część fajnego materiału z Chin i Filipin. Jeśli jesteście eko, to lepiej nie patrzcie, co tu się wyprawia. W tym momencie jestem na lotnisku Dashing w Pekinie, to jest nowe lotnisko. Jest po prostu czas, z jakim naświetlamy każdą klatkę naszego filmu. Subscribe, yes, Hyper Channel. A przecież nie zawsze mamy czas i możliwości, aby podpiąć zewnętrzny mikrofon. Dlatego właśnie zainteresowaliśmy się nowym Lumixem G100, który jest przeznaczony dla vlogerów i nie tylko. Według danych producenta aparat używa specjalnego algorytmu OZO Audio firmy Nokia, pamiętacie jeszcze Nokię? Która rozpoznaje twarze i wykrywa odległość i kierunek, w którym jesteśmy. I do tego dostosowuje mikrofon, aby jakość dźwięku była jak najlepsza. Brzmi obiecująco, ale jestem bardzo ciekawy, jak to działa w rzeczywistości. No i mam zamiar to właśnie w tym momencie sprawdzić. W tym momencie słyszycie dźwięk zewnętrznej pchełki profesjonalnego mikrofonu Sennheisera z zestawu EW100. No a teraz sprawdzamy jeszcze wewnętrzny mikrofon. Wewnętrzny mikrofon jest niesamowicie ważny w takim aparacie, który jest głównie do vlogowania. No i teraz sprawdzamy ten wspaniały mikrofon, który tutaj jest, ten, który działa w ten sposób, że odbiera, że nastawia się na taką odległość, na jakiej my jesteśmy. Tu jest w sumie dość głośno w tym momencie i słyszycie, jak ten mikrofon działa w tym momencie. So Paweł here is experiencing, can I say, flying drone or flying a kite maybe? Maybe just like I'm just watching. Yeah, you just watch the view of Christian's. Yeah, you're watching the view with your fancy Game Boy, you can say Game Boy. Na pewno Lumix zbiera dźwięk mówiony znacznie lepiej niż wszystkie aparaty, którymi pracowaliśmy dotychczas. Z pewnością wiele materiałów, które byłyby nie do zrobienia wcześniej, teraz będą możliwe. Oczywiście nie oznacza to, że zawsze będzie super. Czasami nie obejdzie się bez podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Aparat ma oczywiście wejście na taki również. W każdym razie fajnie, że w końcu Panasonic pochylił się nad tym ważnym problemem wielu filmowców i vlogerów. Jesteśmy zdecydowanie na tak. Teraz następny efekt, gdzie połączymy znów ujęcia zarówno z drona, jak i z aparatu. Już przed momentem widzieliście ujęcia z wesela Katriny i Sohaila. Pozostajemy więc w Norwegii, ale przenosimy się na ich sesję zaręczynową, gdzie używaliśmy zarówno aparatu, jak i drona. Aby wykonać to połączenie, najpierw filmujemy dronem, orbitujemy wokół obiektów. Tu mamy akurat naszą sympatyczną parę. Ważne tu jest, aby filmować przynajmniej w 4K i trochę szerzej niż zwykle. Będzie to miało znaczenie w naszej postprodukcji. Następnie nagrywamy bliższe ujęcie, które zaczyna się ruchem. W naszym przypadku będzie to ruch w lewo. Następnie wracamy do naszego pierwszego klipu dronowego i powiększamy go tak, aby zrobić miejsce na ruch, które dodamy w momencie połączenia ujęć. W ostatniej mniej więcej połowie sekundy przesuwamy nasz kadr w lewo. Tak jak to widzicie w tym momencie na projekcie, oczywiście możecie to zrobić w dowolnym, każdym programie do montażu. Później po prostu nakładamy drugi klip i dokładamy najzwyklejszy efekt przenikania. W momencie przenikania możemy dodać jeszcze efekt motion blur, aby nasz ruch wyglądał trochę bardziej płynnie. Oczywiście taka sesja to tylko jeden z przykładów, w którym możecie użyć tego typu sekwencji. Na tym weselu zresztą poznaliśmy bardzo wielu fajnych ludzi i nieco z niego Wam jeszcze pokażemy. So it's a... the vlogging? Yeah, vlogging. Yeah. Okay. Let's photographer, go. Assistant, and a bridesmaid. Yes. And a videographer. Yeah, we are ready. I tam też nasz zaprzyjaźniony fotograf Sauna po raz pierwszy w swoim życiu vlogował. Hello, blogging camera. We are here in Norway, town of Kristiansand. Pavel here just borrowed me his blogging camera. He's in the back here. And I'm the photographer today. So we're sharing the bride today, me and Pavel here. This is one of the bridesmaids. Hello. Hello. What is your name? Lina. This is Pavel's blogging cam. Oh yeah, nice. Say hi.
Teraz postanowiliśmy zamontować naszego Lumixa G100na gimbala. No i teraz zobaczycie następny efekt przejścia. Następna technika daje wrażenie, że cała sekwencja jest nagrana jednym ujęciem, co wygląda jakby film był trudny do zrobienia i jakby wasze umiejętności były wysokie, nawet jeśli nie są. Przez co jest bardzo efektownie, a właściwie nie jest to trudne do zrobienia. Efekt opiera się na tym, że pierwsze ujęcie na końcu wjeżdża w ciemne miejsce, w tym przypadku są to plecy, a drugie ujęcie wyjeżdża z ciemnego miejsca w tym samym tempie, ale już w innym planie, czyli pierwsze ujęcie jest troszkę szersze, drugie jest troszeczkę węższe. Ważne, żeby wszystko było utrzymane w jednym tempie, kamera oczywiście musi się poruszać w tym samym kierunku. Do tego ujęcia używamy oczywiście gimbala i przyda się też możliwość zmiany ogniskowej, czyli obiektywu z zoomem. W naszym Lumixie mamy oczywiście taki obiektyw, więc pierwsze ujęcie nagrywamy na najszerszym kącie, a drugie na węższym. Możecie to też oczywiście zrobić smartfonem, używając dwóch aparatów. Warto też ujęcia nagrać w rozdzielczości 4K, wtedy nawet jeśli ujęcie nie będzie perfekcyjnie skadrowane, możecie je troszkę przyciąć w postprodukcji. Nasz Lumix G100 oczywiście też nagrywa w 4K, więc taką rozdzielczość tu ustawiliśmy. Już za chwilę kolejne ciekawe efekty przejść. A tymczasem zapraszamy Was na naszego nowego bloga i na artykuł o aparacie do vlogowania, czyli Lumixie G100, którym nagrywamy ten odcinek. Naprawdę wnikliwy test polecamy. Gorąco zachęcamy Was też do subskrypcji naszego kanału. Już wkrótce więcej takich jak ten filmów edukacyjnych, z których zainspirujesz się nowymi pomysłami i dzięki temu będziesz mógł zabłysnąć wśród Twoich widzów. Wiem, że czekaliście na kolejny efekt dronowy. Oto i on. Tym razem możecie go zrobić całkowicie przy użyciu drona. Składa się on z dwóch ujęć. Pierwsze ujęcie filmujemy z kamerą odwróconą do dołu i w pewnym momencie najszybciej jak się da obracamy kamerę do poziomu. W dronach DJI od Mavica Air w górę wystarczy do tego użyć przycisk, który jest pod aparaturą. Jest on fabrycznie zaprogramowany na szybki ruch pomiędzy pionem a poziomem. W innych dronach robicie to po prostu pokrętłem, obracając kamerę najszybciej jak się da. Drugie ujęcie jest nieco bardziej złożone. Po pierwsze powinno być ono oczywiście szersze niż pierwsze. Lecąc na wprost, również w taki sam sposób jak to było w pierwszym ujęciu, podnosimy kamerę do poziomu i podlatujemy do naszych obiektów. Ale w tym przypadku podlot nie będzie prosty. Dron może lekko zboczyć w którąś stronę. Poza tym ciężko będzie się zatrzymać, aby wszystko wyglądało gładko. Proponuję Wam zatem zrobienie tego ujęcia troszeczkę inaczej. Podleć do obiektu, czyli naszej pary, i zaczynamy nagrywanie od naszej pary. Lecimy do tyłu, po pewnym czasie kierujemy kamerę w dół przyciskiem w DJI lub pokrętłem w innych dronach czy w Mavicu Mini. Potem po prostu w programie do edycji odwracamy ujęcie i odtwarzamy od tyłu do przodu. Wtedy podlot do naszej pary ślubnej będzie idealny. Prosto i efektownie. Oczywiście ustawienia drona muszą być manualne lub zablokowane. Nie chcemy, żeby obraz nam się rozjaśniał lub ściemniał automatycznie. No jak widzieliście, ja już troszkę się pobawiłem Lumixem, a ty miałeś go w pierwszy raz w ręku. Tak. Teraz, tak? I co o nim myślisz? Muszę powiedzieć, że świetny sprzęt do vlogowania, bardzo wygodny. Świetnie się właśnie dopasował do gimbala. Z ręki można też nim bardzo dobre ujęcia nakręcić, bo świetna stabilizacja, wykrywanie twarzy. Bardzo dobry mikrofon. No czego chcieć więcej? Tak, można tak. Też wymieniać obiektywy. Także no myślę, że bardzo dobry sprzęt. So now we're waiting for Pablo to do his thing. He's gonna do creative storytelling. That's what he's known for. He's also a very handsome guy from Poland. You love Poland, right, John? He likes sausages. Poland got nice sausages. Nice sausages. Yes. Well, in action, he's running, and he's running, he's running. Oh my God. A teraz pokażę Wam efekt przejść, który przyda się szczególnie tym z Was, którzy vlogują albo po prostu nagrywają siebie i różne historie związane ze swoim życiem albo wycieczkami. Tak to wyglądało, gdy użyliśmy gimbala, a teraz drugi wariant tego ujęcia, do którego użyjemy statywu, który jest dołączony do aparatu. A to kolejny atrakcyjny efekt przejść, który będzie przydatny szczególnie dla tych z Was, którzy nagrywają często siebie albo to, co się dookoła Was dzieje, dla vlogerów, ale nie tylko. A teraz ten sam efekt robimy razem z takim statywem, który jest przeznaczony do tego typu rzeczy, który jest dołączony razem z aparatem.
Jeśli macie inne bezlusterkowce czy smartfony, możecie też zastosować elastyczny statyw typu GorillaPod lub podobne do naszego małe statywy. Zwróćcie uwagę, że wariant drugi jest ciekawszy, ten w którym jest efekt potrząśnięcia aparatem. Oczywiście w obydwu przypadkach drugie ujęcie możecie nagrać w dowolnym innym miejscu i wciąż sekwencja będzie wyglądać dobrze. Zwróćcie też uwagę, że sekwencja fajnie wygląda, gdy zaczniecie w drugim ujęciu mówić troszeczkę wcześniej, przed odsłonięciem obiektywu. I potem w montażu wasza kwestia zaczyna się już w momencie podbiegania do aparatu. Taki zabieg dodatkowo da waszym widzom wrażenie lepszego dopasowania ujęć. I found that you are talented in vlogging too. Yeah, so I do a little bit. So what's your first experience with first vlogging? First experience with this camera. Like when I picked it up, I'm like, okay, how do I turn it on? How do I push record? Like, it was so easy to use. So I just picked it up. Oh, that's the record button, because that's the only camera with button that has the red button on, and not that many buttons. And so very easy to navigate. So yeah, I love it. Actually, if I had this camera, I'd probably use it every day. Teraz następny efekt połączenia drona z ujęciami z ziemi. Do tego ujęcia będziemy potrzebować gimbala, który wspiera obrót 360 stopni, na przykład DJI Ronin S czy Ronin SC i tym podobne. Kompozycja ta jest rzadko stosowana, więc stosując ją w waszych filmach, łatwo się wyróżnicie. Wykorzystujemy tu funkcję gimbala, jakim jest obrót kamery wokół własnej osi o 360 stopni. Pierwsze ujęcie robimy gimbalem, właśnie obracając go o 360 stopni i filmując obiekt, którym jesteśmy zainteresowani. Drugie ujęcie realizujemy dronem, kierując kamerę w dół i odlatując do góry z delikatną rotacją 360 stopni. A łączymy je zwykłym przenikaniem, dodając jednak sporo motion blura. Aby bardziej rozmyć moment przenikania ujęć, są one trochę trudniejsze do ładnego połączenia niż pozostałe, o których mówiliśmy wcześniej. Tu jeszcze dostosowujemy tempo ujęć. Ten obrót musi tutaj być na obydwu ujęciach w takim samym tempie, aby całość wyglądała dobrze. Wróćmy na chwilę do naszego dzisiejszego narzędzia, którym nagrywamy tego vloga, czyli Lumixa G100, i zerknijmy na jakość obrazka. Obrazek jest tu po prostu bardzo dobry. W tej kategorii lekko narzekałem przy teście innych aparatów vlogowych. Oczywiście G100 ma większy przetwornik Micro 4 trzecie, ale też Color Science jest świetny. Tony skóry są oddane bardzo wiernie, aparat bardzo dobrze radzi sobie w większości warunków oświetleniowych. To jest zresztą największa zaleta tego aparatu, że przy tak małych wymiarach oferuje tak dużo. Ale damy G100 jeszcze jedno wyzwanie. Zobaczymy, czy można nim nagrać nie tylko ujęcia vlogowe, ale też te bardziej wymagające, do których zwykle używamy profesjonalnych modeli. Zaraz zamierzam nakręcić część koncertu tym właśnie Lumixem G100 z obiektywem 18-35 Sigma. To jedna z najważniejszych zalet G100. Aparat, który jest przeznaczony do vlogowania, ale do którego w każdym momencie możemy zapiąć profesjonalny obiektyw i po prostu nim pracować. Oczywiście flagowe bezlusterkowce, takie jak na przykład Lumix GH5, mają znacznie więcej opcji nagrywania, kodeków, trybów, logów itd., ale do wielu prac albo jako B-kamera G100 będzie zdecydowanie wystarczający. No i czy ktoś z was jest w stanie na pierwszy rzut oka odróżnić obrazek G100 od bardziej profesjonalnych aparatów? Za moment następny efekt przejść, a tymczasem zachęcam was do komentowania. Chcemy robić takie filmy, jakie to wy chcecie oglądać. Dajcie więc znać w komentarzu, jakie materiały was interesują. Materiały edukacyjne, tak jak ten film, wymagają trochę więcej czasu. Piszcie więc, czy chcecie więcej takich odcinków, jak filmować, czy testów, dronów, czy co tam was najbardziej interesuje. Obiecujemy wziąć wasze zdanie pod uwagę. A teraz przechodzimy do następnej kompozycji. Teraz efekt zoom. To jest efekt uniwersalny zarówno dla połączenia dwóch klipów dronowych, jak i w sytuacji, gdy chcemy połączyć ujęcie z drona z ujęciem nagranym gimbalem. Stosując to przejście, nie tylko chwilowo zwiększamy tempo filmu, ale też pokazujemy obiekty z różnych perspektyw. Dzięki temu przy połączeniu ze zmianą np. natężenia muzyki zwrócimy uwagę widza na fragment, na którym nam zależy, lub obudzimy zasypiającego przy oglądaniu naszych wcześniejszych wyczynów montażowych. Pierwsze ujęcie jest szersze i pokazuje szeroki plan, umiejscawia akcję. Drugie ujęcie pokazuje nasz obiekt, to co akurat w tym momencie chcemy pokazać. Obydwa ujęcia powinny być podobne, aby sekwencja tworzyła jedną całość. Zbyt różne klipy nie będą dobrze wyglądały, chociaż internet jest pełny takich nie do końca dobrze użytych efektów przejść, szczególnie tego efektu zooma.
No i ważne, nie nadużywajmy efektów, szczególnie zooma. Zbyt częste przyspieszenia filmu nie uatrakcyjnią waszego filmu, a nawet mogą co wrażliwszych lub cierpiących na chorobę lokomocyjną przyprawić o mdłość. Film tworzymy wrzucając obydwa ujęcia na timeline. Pierwsze ujęcie kończymy powiększeniem końca klipu na długości około pół sekundy. Drugie ujęcie również powiększamy na dokładnie takiej samej długości. Dodatkowo, jeśli tempo poruszania się kamery nie jest takie same, zwiększamy lub zmniejszamy tempo któregoś z klipów. Pamiętajcie, że zwiększanie tempa dobrze wygląda tylko i wyłącznie na szerokich dronowych ujęciach i to nie zawsze, a w każdym innym przypadku po prostu zwalniamy szybszy klip. Warto tu nagrać ujęcia w 50 klatkach, szczególnie to drugie z gimbala, wtedy zawsze w miarę potrzeby będziemy mogli ujęcie zwolnić. You were vlogging for the first time from the Lumix G100. Fantastic camera. Yeah, so what do you think about it? I think it's small and compact and has a really nice color profile I see here. Because I see I used Canon and Sony before and this one has a really like unique colors. So it's light and compact and I also see it has 4K. 4K actually, not bad. Dla kogo byś polecił ten aparat? Dla wszystkich podróżujących vlogerów, dla wszystkich, którzy właśnie nie patrzą bardzo na jakość ujęć, tylko na szybkość użycia, chociaż jakość ujęć, jak tu widzicie, jest też bardzo dobra. No i generalnie dla wszystkich vlogerów. Ja bym jeszcze dodał, że dla takich vlogerów, którzy na przykład jeszcze do tego coś nagrywają i na przykład mogą używać tego aparatu jako B-kamerę, nawet jakby się wam zepsuła kamera A, to myślę, że jeśli byście w odpowiedni sposób użyli ten aparat, to nikt się nie zorientuje, że nagraliście to właśnie Lumixem, a nie jakimś, powiedzmy, bezlusterkowcem typu 6-7 tysięcy, dlatego że jakość obrazu jest no, naprawdę świetna. Na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już wkrótce.